Diese Luftwaffe hat hier Leistungen vollbracht, die für immer unvergänglich sein werden. Luftwaffe dokonała wielkich czynów, które nie zostaną zapomniane. Owe czyny doprowadziły do pokonania i zniszczenia przeciwnika. Huk pełno kurzu, deski latające w powietrzu. 10 metrów od naszego domu w ogrodzie uderzyła bomba. Podczas trzech fali nalotów na miasto zostało zrzuconych ponad 20 ton bomb. Niemcy się zorientowali, że tam jest kupa ludzi, to sobie latali, sobie strzelali do tych ludzi, prawda? Czemu nie? Da, sobie strzelali. Pierwszy nalot na Wieluń nastąpił, zanim została wypowiedziana Polsce wojna. Po I wojnie światowej ludzie myśleli o lotnikach walczących w przestworzach jako o samotnych rycerzach. Takim romantycznym bohaterem miał być Manfred von Richthofen, zwany Czerwonym Baronem. Do dziś ma swoje rzesze fanów. Strącił ponad 80 samolotów państw Antanty, by w końcu polec. Jego kuzyn Wolfram von Richthofen odniósł tylko 8 zwycięstw w I wojnie światowej. Ale kolejna wojna będzie należała do takich jak on. Dipran von Richthofen jest wnukiem stryjecznym Manfreda i Wolframa von Richthofenów. Działa na rzecz pojednania polsko-niemieckiego. Nie uważa dziadka stryjecznego Manfreda za bohatera na miarę czasów pokoju. Jeśli mówimy o pośmiertnej sławie Manfreda von Richthofena, to można powiedzieć, że jest ona efektem przywileju jego wczesnej śmierci. Gdyby Manfred przeżył, to stałby się zwykłym cywilem albo za sprawą Göringa zostałby powołany do jego nowej Luftwaffe. W każdym razie wówczas jego sława nie byłaby tak wielka jak w chwili jego śmierci w kwietniu 1918 roku. Luftwaffe powstała w 1935 roku i już rok później niemieccy lotnicy mogli sprawdzić się w walce na hiszpańskim niebie, bo Hitler postanowił wesprzeć generała Franco w walce z republikanami. Oddziałami bojowymi Legionu Kondor dowodził nie kto inny jak Wolfram von Richthofen. To Richthofen osobiście odpowiada za atak na Guernicę. Wprawdzie nie zginęło tu 5000 ludzi, jak chciała tego republikańska propaganda, a jedynie 200 osób. Ale nie ulega wątpliwości, że Guernica stała się miejscem ataku terrorystycznego. Miasto zostało obrócone w perzynę, co budzi przerażenie i strach. Do dziś, bo wszyscy znamy obraz Picassa, który nam ten strach namalował. Wolfram von Richthofen był skutecznym dowódcą wojskowym. Szczególny nacisk kładł na innowacje techniczne, ponieważ był także inżynierem. Konsekwencją takiego czysto technicznego podejścia była bezwzględność i wyzucie z sumienia na rzecz efektywności w prowadzeniu wojny. Zbrodnie wojenne były tego nieodłącznym elementem. Sami lotnicy wyćwiczeni zostali na nowych nadludzi, którzy ze swojej wysokości mogą zrobić z innymi absolutnie wszystko. Albert Kesselring, późniejszy marszałek polny Luftwaffe, tak pouczał młodych adeptów lotnictwa. Krążąc nad miastami i polami wroga, winniście zławić w sobie wszelkie uczucia. Musicie powiedzieć sobie, iż istoty, które widzicie, nie są ludźmi. Ludźmi są bowiem tylko walczący Niemcy. Dla niemieckiej Luftwaffe nie istnieją tak zwane obiekty niewojskowe ani względy uczuciowe. Kraje nieprzyjacielskie winny zostać starte z powierzchni ziemi. To zdjęcie stało się symbolem Blitzkriegu. Czołgi i torujący im drogę bombowiec.
Prawdziwym postrachem staną się bombowce nurkujące, bo trafiały w cel 20-krotnie częściej niż samoloty latające wysoko na niebie. Kiedy pilot samolotu Junkers U-87, zwanego potocznie Sztukasem, pojawił się nad celem, pilot mógł go obserwować przez specjalny wziernik. Kiedy obserwował obiekt, mógł uruchomić dźwignię, która uruchamiała hamulce aerodynamiczne. Wprowadzała ona samolot w lot nurkowy, który miał głębokość od 60 do nawet 90 stopni. Samolot osiągał wtedy prędkość około 550 do 600 km na godzinę. Automat na wyznaczonym pułapie zwalniał bombę oraz wyprowadzał automatycznie samolot z lotu nurkowego. Pilot mógł wtedy zwiększyć gaz i odseparować się od celu. Wieluń został otoczony murami jeszcze za czasów Kazimierza Wielkiego. W dawnej Rzeczypospolitej miasteczko posiadało status miasta królewskiego. Żyło głównie z handlu i rzemiosła. Przed wojną nie było tu wielkiego przemysłu. W drugiej RP Wieluń liczył 16 tysięcy mieszkańców, z czego 38% stanowili Żydzi. Atak na Wieluń z 1 września 1939 roku został przygotowany dużo wcześniej. Generał Wolfram von Richthofen przedstawił pilotom plan działania 31 sierpnia, dzień przed uderzeniem na miasto. Dowódca grupy atakującej Wieluń, Oskar Dinort, napisał we wspomnieniach o momencie ataku. Mam teraz przed sobą miasto Wieluń. Przygotowuję się do pikowania. Mój pierwszy atak na żyjące cele. Przez ułamek sekundy przez czaszkę przelatuje mi myśl. Tam na dole to żyjące miasto. Miasto pełne ludzi. Jednakże są to żołnierze i atakuje tylko żołnierzy. Ulice zastygają i przeobrażają się w obraz mapy, a ciemne punkty, które tam się ruszają, są celem. Niczym jak celem. Na wysokości 2000 metrów życie na ziemi traci swoją istotność. O godzinie 4:40 nad uśpione, bezbronne miasto nadleciały eskadry niemieckiego lotnictwa i rozpoczęło się jego bombardowanie. Obudził mnie ryk. Dla mnie się zdawało, że to krowy jakieś. Tak zwane syreny jerichońskie dawały taki straszny dźwięk. Mama wstała, założyła płaszcz i mówi, wiesz, lepiej wstań. To może jakiś próbny alarm czy coś w tym rodzaju, ale jak uderzyły pierwsze bomby na szpital oznakowany białym korwem z czerwonym krzyżem w środku, prawda, to u nas wszystkie szyby natychmiast wyleciały. Chorzy z tego szpitala byli pierwszymi cywilnymi ofiarami II wojny światowej. Huk, pełno kurzu, deski latające w powietrzu. Wszyscy mówią, gazy, uciekajmy, bo tutaj się zagazujemy. My mieliśmy malutkie maseczki jako dzieci z filcu żółtego, które w razie, trzeba zmoczyć wodą. Niektórzy ludzie sobie przykładali chusteczki do ust. Bano się, że to będzie wojna gazowa. No i po pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że to chyba nie jest gaz, tylko to są bomby rozbijające, burzące. 10 metrów od naszego domu w ogrodzie uderzyła bomba. To był niewybuch i obsypał cały dom. Piętrowy zresztą dom obsypał ziemią. Pobiegłyśmy jakieś 3 domy dalej. Też do piwnicy. To był stary dom, piwnica miała takie sklepienia, była taka, widać, że bardzo mocno. Tam też pełno ludzi, no płacz, modlitwy, to tam to ktoś mi nakrył jakąś marynarką. No i siedzimy tam, czekamy co dalej. Nagle bomba wpada w oficynę i auto... naprawdę, ta piwnica dosłownie się zakołysała. Niemcy rzucali również bomby zapalające, prawda? I jak się paliły te buduszki, te pierzyny, straszny smród, taki ogólny smród takiego spalenizny pierza był. Uciekamy przez rynek. Rynek już się zaczął palić po lewej stronie, jak uciekłyśmy na wprost.
trochę ludzi, pełno gruzu, pełno druty. Mama mówi, słuchaj, to nie następuj na druty, bo prąd, mogą cię zabić. Ofiar było strasznie dużo, bo ludzie nie wiedzieli, co się dzieje. No i nagle te bomby się sypią. Zginęły 32 osoby w ruinach zbombardowanego przez Luftwaffe gmachu szpitalnego. Gdy chodzi natomiast o całe miasto Wieluń, ustaliliśmy listę 1002 nazwisk ofiar, które straciły życie pod niemieckimi bombami. Podczas trzech fali nalotów na miasto zostało zrzuconych ponad 20 ton bomb. Jeśli patrzymy na Wieluń jako na pierwsze miejsce ataku bombowego, niszczącego bardzo ataku bombowego Luftwaffe, to możemy powiedzieć w moim przekonaniu z całą pewnością o ataku terrorystycznym. Bombardowanie nie miało żadnego uzasadnienia militarnego. Nie było żadnej obrony przeciwlotniczej, bowiem żadnego wojska polskiego tutaj, jak powiedziałem, w Wieluniu nie było. Dokonano ataku na miasto, które dla niemieckiej armii nie miało znaczenia ani operacyjnego, ani strategicznego. Cel terrorystyczny miał również charakter ćwiczebny, znaczy Luftwaffe po doświadczeniach z Hiszpanii miało teraz rodzaj poligonu, który wykorzystywano niestety. Niemcy chcieli wypróbować w warunkach bojowych nowoczesne Junkersy Ju-87B. Są oczywiście próby tłumaczenia, że zawiodła nawigacja, że spadła nagle mgła. Ci, którzy zdołali przeżyć naloty, nie mogli czuć się bezpiecznie. Niemieccy lotnicy bez skrupułów strzelali do uchodźców. Jechaliśmy przez wsie, które się paliły. Uciekało się nocą głównie, no bo w dzień bombardowali przez wsie palące. W ciągu dnia no to trzeba było się chować po rowach, po lasach, no bo wszędzie też tu kasy leciały i z karabinów maszynowych strzelali do ludzi. Jak się idzie do Wielunia, to przez Osjaków się przejeżdża, prawda? To tam były dantejskie sceny, tam nie można było w ogóle przejść. A jednocześnie Niemcy się zorientowali, że tam jest kupa ludzi, to sobie latali, sobie strzelali do tych ludzi, prawda? To czemu nie? Da, sobie strzelali. Po wojnie w brytyjskim obozie jenieckim podsłuchano rozmowę dwóch lotników, którzy brali udział w inwazji na Polskę. W drugim dniu wojny z Polską miałem zrzucić bomby na stację w Poznaniu. 8 z 16 bomb spadło na miasto pomiędzy domy. Nie podobało mi się to. W trzecim dniu w ogóle się tym nie przejmowałem, a czwartego dnia sprawiało mi to przyjemność. To była nasza rozrywka przed śniadaniem. Ścigaliśmy po polach pojedynczych żołnierzy, strzelaliśmy do nich z karabinów maszynowych i zostawialiśmy leżących tam z kilkoma kulami w plecach. Ale zawsze przeciw żołnierzom? Ludziom też. Atakowaliśmy kolumny na ulicach. Żal mi było koni. Ludzi wcale, ale koni żałowałem do samego końca. Jak ludzie reagują, kiedy się do nich strzela z samolotu? Wariują. Większość z nich kładzie się z rękami podniesionymi do góry. Atakowaliśmy z 10 metrów, a kiedy ci idioci biegli, miałem dobry cel. Musiałem tylko trzymać mój karabin maszynowy. Jestem pewien, że część z nich dostała całe 22 kule. Polskim lotnikom nie zabrakło ducha walki, ale nie mogli przeciwstawić się potędze Luftwaffe. Niemcy posiadali 5-krotnie więcej samolotów bojowych. Były one również bardziej zaawansowane technologicznie. We wrześniu 1939 roku Niemcy rzucili nad Polską dwie floty powietrzne. Pierwszą oraz czwartą. Pierwsza operowała na północy, głównie z lotnisk z Prus wschodnich oraz z Pomorza Zachodniego. Natomiast czwarta operowała głównie z Dolnego Śląska. Bardzo ważnym kierunkiem natarcia wojsk niemieckich było
była południowo-zachodnia granica Polski, a tak na Częstochowę, Wieluń, a następnie przejść uderzenie w kierunku Łodzi i dotarcie do Warszawy, tak aby rozciąć od siebie i rozbić armię Łódź oraz armię Kraków. Drugiego dnia wojny hekatombę przeżył Kamieńsk koło Radomska. Całe centrum legło w gruzach. Ludność panicznie uciekała. Było wielu zabitych. 3 września rankiem Niemcy weszli do Kamieńska. To, czego nie, zburzyły bomby, burzyły granaty niemieckie. Zabijano napotkanych mieszkańców. Dziś mieszka tu niecałe 3000 ludzi, trochę mniej niż w 1939 roku. Nadlatujące eskadry Richthofena zniszczyły miasteczko do tego stopnia, że na rynku ostały się jedynie 3 budowle. Kościół, szkoła i pomnik Kościuszki. Niemcy chcieli usunąć Kamieńsk jako przeszkodę. To bombardowanie było zupełnie bez sensu. Te morderstwa popełnione na osobach cywilnych również były bez sensu. Nie przyniosło to armii niemieckiej żadnego sukcesu. Mimo tego wszystkiego oni i tak tutaj ponieśli wielką porażkę, bo od strzelców konnych dostali lekcję polskiej odwagi. Ochotnicy z 2 Pułku Strzelców Konnych dokonali nocny wypad na stacjonującą tutaj niemiecką kolumnę pancerną. Śpiący Niemcy w stodołach zostali doszczętnie rozbici. Nie byli przygotowani na ten atak. 100 z nich zginęło. 30 czołgów zniszczono, 16 samochodów. 4 września o godzinie 17 eskadry von Richthofena obrały na swój cel 7-tysięczny Sulejów. Zginęło tu około 700 osób. 70% miasta legło w gruzach. Przeżycie było okropne, no bo przecież bomby waliły, paliło się wszystko. Mamusia krzyczała strasznie, że córki nie ma. Gehenna tych ludzi była straszna. Relacje mówią o kichutach wnętrzności zawieszonych na drzewa. Relacje mówią o niemowlętach przywartych do piersi matek. Mówią o całych rodzinach zasypanych w piwnicach, w pogruchotanych domach. Te domy spłonęły praktycznie całkowicie, więc nawet niektórzy mówi, że podusili się, po prostu się podusili. Ciała nie były jakoś poranione, a po prostu podusili się z braku tlenu. Zdążyliśmy dobiec do ziemniaków, bardzo wysokie były takie bujne, zielone. Samoloty nadlatują i słychać było strzały. I dziadziuś wtedy w takich, no jak to starszy mężczyzna, w kalesonach białych, biały podkoszulek, bardzo był widoczny na tej zieleni. I z tego samolotu maszynowy karabin, seria karabinu poszła po nas. No tatuś zaczął krzyczeć, niech się tata biegiem kładzie, bo nas wystrzelają. I dziadziuś się przewrócił. No na szczęście uszliśmy wszyscy z życiem. W domu na rynku widzimy starego człowieka. Przystajemy i obserwujemy go. On nie przerywa sobie roboty. Zbliżamy się, a tłumacz pyta z mojego polecenia. Czy możemy panu pomóc? On podnosi wzrok i potrząsa głową. Czy pan jest sam? Tak, mówi. Czy pan nie posiada rodziny? Oni wszyscy nie żyją, odpowiada. Jego twarz jest całkiem nieruchoma, kiedy to mówi. Chciałbym wiedzieć, co w tej starej, siwej głowie siedzi. Czy on nas tak nienawidzi, jak pozostali, którzy cenę swego losu znajdują u innych, ale nie u siebie samych? My natomiast, którzy jesteśmy żołnierzami i bojownikami, nie powinniśmy skupiać się na ranach, jakie zadaliśmy, gdyż naszym przeznaczeniem jest miecz. W 1939 roku chodziło w tych nalotach na miejscowości otwarte, chodziło o wywołanie chaosu na drogach, chaosu komunikacyjnego, budzenie przestrachu wśród ludności cywilnej, po to, aby ludność ta uciekała ze swoich siedzib i w ten sposób blokowała ruchy oddziałów polskich. Bardzo dużo ludzi z Wielunia zginęło w Sulejowie, bo po tamtym bombardowaniu zaczęli wszyscy uciekać gdzieś w kierunku wschodu i część tych ludzi zatrzymała się w Sulejowie. Działała sprawnie, oczywiście z jasnych powodów, propaganda narodowo-socjalistyczna, która po pierwsze mówiła, że wojna z Polską to nie jest wojna. Takie wyraźne zalecenie propagandy, że wojna z Polską jest akcją policyjną. Akcją policyjną. W związku z tym obniżano rangę tego, co się dzieje w Polsce. Kłamano w żywe oczy, między innymi w związku z
nalotami Luftwaffe. Samoloty zbrodniczej czwartej floty w następnych dniach poleciały dalej na wschód. I dalej zrzucały bomby na niewinnych ludzi. I podobnie jak wcześniej, choćby śladowe ilości wycofującego się wojska były pretekstem do masakry. Janów Lubelski bombardowany był trzy razy. Pierwszy raz 8 września w piątek. I właśnie tego dnia stało się coś, co mieszkańcy do dziś uznają za cud. Bomba uderzyła w miejscowy kościół, przebijając dach. Spadła podczas nabożeństwa na sam środek świątyni. I nie wybuchła. Janów Lubelski został zasypany bombami jeszcze dwukrotnie, 13 i 15 września. W miasteczku w sumie zginęło 350 osób. Dużą część z nich zabito w parku w centrum miasta. Po rajdzie na Biłgoraj, który był miastem bronionym, celem generała von Richthofena stał się Frampol, malutkie miasteczko na Lubelszczyźnie. Frampol był miastem położonym w głębi II Rzeczypospolitej i był swego rodzaju architektonicznym ewenementem z uwagi na kształt miasta, który był zbudowany na kwadracie. Było to jedyne tego miasto, tego typu miasto w Polsce. Frampol nie pełnił funkcji wojskowych, nie znajdowały się tam jakieś zakłady przemysłowe. Za to stanowił doskonały punkt do ćwiczeń, do możliwości sprawdzenia efektywności bombardowania. Dzięki tym, że był punkt obserwacyjny, we Frampolu były niewielkie straty w ludziach. To musimy podkreślić, że mimo wszystko te dwa naloty wcześniejsze, 8 i 11, pokazały ludziom, jaka jest groza nowoczesnej wojny. Bo ludzie przedtem sobie nie zdawali sprawy, że co tam Frampol ma miejscowość, co się może zdarzyć. A okazało się, że Niemcy wybrali sobie tą miejscowość, żeby ją zbombardować, zniszczyć, spalić. Dla miasta Warszawy. Alarm dla miasta Warszawy. Dla miasta Warszawy. Halo, halo, uwaga! Halo, halo, uwaga! Na ulicy Siennej pod numerem 14 dzwonię dom. Wzywa się ludzi dobrej woli do pomocy przy gaszeniu pożaru. Halo, halo! Na ulicy Chmielnej 41 wybuchł pożar. Wzywa się 10 mężczyzn z łopatami i kilofami do pomocy straży ogniowej. Na ulicy Zielnej 19, dzwonię dom. Wzywa się pomocy. Wojska niemieckie zajęły Częstochowę. W walkach powietrznych strąciliśmy 14 samolotów nieprzyjacielskich przy stracie 3 własnych. Westerplatte walczy. Motoryzowana kolumna niemiecka przerwała front pod Ciechanowem i dąża ku Warszawie. Należy chronić stolicy, albowiem z jej posiadaniem łączy się honor narodu. Największym celem zabójców z eskadr von Richthofena stała się Warszawa. Bomby nie padały tu jedynie na cele wojskowe. Najstraszliwszym momentem dla miasta stało się bombardowanie z 25 września 1939 roku. Blisko 400 niemieckich bombowców zrzuciło na Warszawę prawie 630 ton bomb. Warszawiacy nazwali ten dzień lanym poniedziałkiem. Zginęło wtedy około 10 tysięcy mieszkańców, a 30 tysięcy warszawiaków odniosło rany. Z jednej strony ataki na Warszawę coraz słabiej bronioną, niestety. Mają charakter terrorystyczny, ale jednocześnie są pewne wskazania taktyczne czy nawet strategiczne. Nie jest przypadkiem, że w święto Jom Kippur bomby niemieckie trafiają w okolice Placu Grzybowskiego, ulicy Twardej, gdzie mieszkała najbardziej ortodoksyjna część ludności żydowskiej w Warszawie. Cudem ocalała synagoga Nożyków, natomiast w czasie tych bombardowań został poważnie uszkodzony Kościół Wszystkich Świętych. Nie oszczędzano również szpitali. Stosując się do konwencji międzynarodowych,
oznaczano na dachach gmachów szpitalnych płachtami z czerwonym krzyżem na białym tle, że są to budynki szpitalne, których nie powinno się bombardować. W szpitalach zdejmujemy na gwałt wywieszone flagi Czerwonego Krzyża. Okazuje się, że Niemcy nie tylko nie oszczędzają szpitali, lecz przeciwnie, specjalnie je ostrzeliwują. Ranni, zdenerwowani i zaniepokojeni dopytują się, czy już zdjęliśmy flagi z dachu. Bezcenne zdjęcie opowiadające o tej wielkiej tragedii zawdzięczamy Julianowi Bryanowi, amerykańskiemu filmowcowi i fotografowi, który był jedynym korespondentem zagranicznym po stronie polskiej. A new type bomb appeared. 500 pounder. Pojawił się nowy typ bomby, 500-funtowa z bezpiecznikiem opóźniającym działanie. Każdego popołudnia eskadra powietrzna nieprzyjaciela miała zwyczaj o 17.30 zrzucać bomby zapalające. W ciągu nocy cała dzielnica miasta stała w ogniu. Nocą wędrowałem przez miasto fotografując kamienice z ciasno rozmieszczonymi mieszkaniami. Stosowanie zaciemnień było całkowicie nieskuteczne. Pożary rozświetlały miasto na wiele mil wokół. Jedna z kobiet objaśniła mi, że samoloty latały nisko tuż nad wierzchołkami drzew, strzelając z karabinów maszynowych nad uciekającymi kobietami. Inna opowiedziała mi o 9 kobietach, które zostały zabite przez ostrzał artyleryjski, stojąc w kolejce po chleb. Wiele osób w średnim wieku mówiło ze złością. Młodzi byli na wpół obecni, na wpół zrezygnowani, podczas gdy najstarsi kierowali się w stronę modlitwy. Na polu poza miastem zobaczyłem najtragiczniejszą scenę, jakiej kiedykolwiek byłem świadkiem. 7 kobiet przy odgłosie strzelającego karabinu maszynowego kopało ziemniaki. Przy ciele zabitej matki siedziało jak skamieniałe jej dziecko, czekając, aż coś się wydarzy. Zaraz potem kobiety wróciły na pole ziemniaków. Wiedziały, że jeśli będą kopać, to mogą wpaść pod serię karabinów maszynowych, ale jeśli przestaną kopać, zaczną głodować. Jednym z lepiej udokumentowanych aktów niemieckich barbarzyństwa w czasie we wrześniu 1939 roku był zupełnie bezsensowny, zupełnie absurdalny atak pojedynczego samolotu na dziewczynki zbierające ziemniaki pod Warszawą. To zostało udokumentowane przez Juliana Bryana, gdzie jedna z sióstr, które pracowały w polu, zginęła od kul niemieckiego samolotu. I Bryan dokumentował, sfotografował zwłoki, a z drugiej strony jest taka fotografia, gdy przytula do siebie żyjącą siostrę, która płacze, jest załamana, jest w szoku po tym, co się nagle wydarzyło. Julian Bryan miał ogromne szczęście, ponieważ materiały, które wykonał, czy to filmowe, czy fotograficzne, ocalały i wyjechały z oblężonej Warszawy. Moje zdjęcia, takie jak te tutaj, przekazane zostały całej prasie amerykańskiej na początku października, około 4 października 1939 roku. Ukazały się w Life'ie, Look'u i wszystkich wielkich magazynach, takich jak francuski Match. W ciągu krótkiego czasu, w październiku, cały świat wiedział już o tym. Film ukazał się kilka miesięcy później. Zdjęcia Bryana były niezwykle istotne, ale najnormalniej w świecie, na Zachodzie, nie chciano w to wierzyć, albo uważano to za wydarzenia wojenne, typowo wojenne. Na wojnie tak jest. Ale oprócz ludności cywilnej, celem ataków bombowych była polskość Warszawy. Choć nie zawsze lotnicy hitlerowscy potrafili dobrze celować, o czym świadczy zrzucenie ładunków bombowych na ambasadę faszystowskich Włoch i kościół luterański, to widać tu pewien plan. Historyk sztuki warszawski Alfred Lauterbach twierdzi, że Niemcy uważali układ urbanistyczny Starego Miasta pochodzący ze średniowiecza za niemiecki. Natomiast Zamek Królewski był oczywiście symbolem niepoległego państwa polskiego, między innymi jako siedziba prezydenta państwa. Nieprzypadkowo bomby trafiały w klasycystyczną Warszawę, którą Niemcy uznawali za architektoniczny rys polskiej Warszawy. Został zniszczony Teatr Wielki, który spłonął. Bomby trafiły w Filharmonię. Lotnicy niemieccy potrafili być precyzyjni. Świetnie to widać po Placu Krasińskich, gdzie
nie został uszkodzony Pałac Rzeczpospolitej z XVIII wieku z tym panonem artysty niemieckiego z czasów saskich Andreasa Schlitera, natomiast ucierpiała okoliczna zabudowa. Później Niemcy przemianowali Plac Krasińskich właśnie na Andreas Schlitterplatz, uważając właśnie, że jest to dowód na niemiecki wkład w rozwój Warszawy. Ruiny zniszczonych wielkich budowli straszyły do wybuchu Powstania Warszawskiego. One miały budzić grozę. Zamku Królewskiego w razie zwycięstwa Niemiec miano w ogóle nie odbudowywać. Polscy eksperci stwierdzili, że wbrew pozorom można już w 3 miesiące zabezpieczyć zamek. Nie wiedzieli jeszcze, że wydano nań wyrok. Na zamek i na Warszawę. Dziennik Hansa Franka, 4 listopad 1939. Führer aprobował pracę gubernatora generalnego, a w szczególności zniszczenie Zamku Królewskiego w Warszawie i decyzję nieodbudowywania tego miasta. Urbaniści z Wiercburga opracowują tak zwany plan Pabsta, metodycznego zniszczenia Warszawy. Niezwykły dokument urbanistycznej zbrodni. Mówi profesor Zachwatowicz. Zniszczeniu Zamku Królewskiego w Warszawie, jak o tym, że miasto Warszawa ma być nieodbudowana, znajdowały wyraz również i w przygotowanych planach dla Warszawy. Wprowadzone zostałem kiedyś po południu, po zakończeniu pracy do tej pracowni i z przerażeniem zobaczyłem, co ma być z Warszawy. Zniszczeniu miało ulec 9/10 Warszawy. Na miejscu zamku stanie hitlerowska Parteihalle. I nie można wykluczyć, że te bombardowania jakby przygotowywały grunt do powstania, do realizacji tego pomysłu. Po wrześniu 1939 roku Niemcy nagrali kilka filmów propagandowych. Jednym z tych filmów był zrealizowany w 1940 roku Chrzest Ogniowy, który dokumentował działania wojenne ze szczególnym uwzględnieniem działań Luftwaffe. Diese Luftwaffe hat hier Leistungen vollbracht, die für immer unvergänglich sein werden. Luftwaffe dokonała wielkich czynów, które nie zostaną zapomniane. Owe czyny doprowadziły do pokonania i zniszczenia przeciwnika. Gdy przed laty w Wersalu ta cudowna broń została odebrana niemieckiemu narodowi, nikt wówczas nie przypuszczał, że pod wodzą Adolfa Hitlera stanie się ona tak silna i potężna. W chwili obecnej stoimy na końcu pierwszego etapu tej walki. I to, czego dokonała Luftwaffe w Polsce, stanie się rzeczywistością we Francji i w Anglii. I tam również Luftwaffe uderzy i pokona nieprzyjaciela. Typ tego nagrania jest typem ofensywnym, agresywnym. Sprowadza się przede wszystkim do pokazania siły bojowej i niszczącej Luftwaffe. I w tym sensie musiał działać uderzająco na odbiorców, nawet do tego stopnia, że z raportów Służby Bezpieczeństwa SS wynika, że część widzów wychodziła z kina, ponieważ nie mogła znieść tego rodzaju ujęć, które wtedy zaskakiwały swoją agresywnością. Feuertaufe nie przestraszył Brytyjczyków, pomimo że w roku premiery zniszczono Rotterdam i wiele miast we Francji. Niemcy zbombardowali Londyn i Coventry, ale przegrali wielką bitwę o Anglię. It was then that Winston Churchill added a footnote to history with his famous phrase: "Never have so many owed so much to so few." Kto wie, być może Dywizjon 303 nie stałby się najbardziej efektywną jednostką Royal Air Force, gdyby lotnicy nie pamiętali września 1939 roku.
Polskie skrzydło myśliwskie, które wielokrotnie wspierało dywizję w akcji, niszczyło transport na drogach odwrotu Niemców. Polscy lotnicy brali pełny odwet za Brześć. Siekąc ogniem swych działek i karabinów maszynowych, niemieckie kolumny, niszcząc pociągi i parowozy, ścigając nawet pojedynczych motocyklistów niemieckich. Brytyjczycy odpłacili z nawiązką za bombardowania swojego kraju. Alianci zbombardowali około 200 miast niemieckich. Wolfram von Richthofen uczestniczył w najeździe Niemiec na Belgię i Francję w 1940 roku, a także w powietrznej bitwie o Anglię. Szczyt jego kariery nastąpił w 1942 roku, kiedy torował swoimi bombowcami drogę czołgom na Ukrainie i w Rosji. Bomby jego lotników spadły m.in. na Stalingrad. W mieście zginęło wówczas co najmniej 25 tysięcy jego mieszkańców. Wolframowi von Richthofenowi opatrzność dość szybko wymierzyła sprawiedliwość. W 1944 roku musiał odejść z armii z powodu guza mózgu. Zmarł dwa lata później w alianckiej niewoli. Za życia znany był z niechęci do wojsk lądowych. Zwykłym Niemcom również okazywał swoją wyższość. Po wojnie Wolfram von Richthofen był przetrzymywany w szpitalu amerykańskim w południowych Niemczech, ponieważ był tam leczony na guza mózgu. Na terenie szpitala znajdował się basen, w którym Wolfram pływał ze swoją 16-letnią córką. O jego rozbuchanym ego świadczy fakt, że było dla niego oczywistością, iż wszyscy inni śmiertelnicy musieli opuścić basen w czasie, kiedy on z niego korzystał. Jego rodzinna posiadłość po wojnie znalazła się w Polsce, a sam pałac, w którym się wychował, został zniszczony w czasach komunistycznych. Dieprand von Richthofen przyjechał do Wielunia i na jego zamówienie niemiecki karnista sporządził ekspertyzę dowodzącą, że bombardowanie miasta było zaplanowaną zbrodnią, a nie żadną pomyłką. Co ciekawe, za bestialskie naloty na Wieluń ani inne wyczyny Luftwaffe w Polsce nikt z lotników spod znaku Czarnego Krzyża nie został postawiony przed sądem. W 1947 roku rozstrzelany został dowódca 4. Floty Powietrznej Aleksander Lyr, ale karę śmierci otrzymał on za bombardowanie Belgradu, a nie za zbrodnie popełnione w Polsce. Spośród lotników bombardujących Wieluń najwcześniej sprawiedliwość dosięgła kapitana Friedricha Karla von Dalwig zu Lichtenfels. W lipcu 1940 roku zginął on zestrzelony nad kanałem La Manche podczas bitwy o Anglię. W 1944 roku nad norweskimi fiordami zginął Walter Siegel, drugi z dowódców bezpośrednio bombardujących polskie miasto. Oskar Dinord walczył do 1941 roku. Wówczas w jego sztabie zdecydowano, że bardziej przyda się jako specjalista przy opracowywaniu technik i taktyki bombardowania. Był również wynalazcą specjalnego zapalnika do bomby. To rodzaj prętu, który wydłużał nos pocisku. Dzięki takiemu rozwiązaniu przy zetknięciu się zapalnika z ziemią bomba eksplodowała około 30 cm nad powierzchnią ziemi, co maksymalizowało siłę rażenia. Oskar Dinord wrócił na front w 1944 roku i zakończył karierę wojskową w stopniu generała majora. Po upadku III Rzeszy dwa lata spędził w obozie jenieckim i bardzo prawdopodobne, że dzielił się wiedzą z amerykańskimi inżynierami lotnictwa wojskowego. Po wojnie założył firmę lotniczą i pracował m.in. dla Lufthansy. Szukając inspiracji do stworzenia statków powietrznych typu skrzydłowiec, dużo czasu spędzał w Chile, obserwując sposób lotu ptaków. Zmarł w Kolonii w 1965 roku jako szanowany obywatel.
W latach 70. XX wieku żyli jeszcze inni lotnicy odpowiedzialni za atak na Wieluń. Dlatego w 1975 roku Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zwróciła się do prokuratury w RFN z prośbą o wszczęcie śledztwa w sprawie zbrodni bombardowania polskiego miasta. Przyjęliśmy jednocześnie, że owo bombardowanie szpitala, a później całego miasta, odpowiadało pojęciu morderstwa według prawa niemieckiego, które obowiązywało w okresie także II wojny światowej. Według prawa niemieckiego morderstwo to coś więcej aniżeli zwykłe zabójstwo. Morderstwa dokonuje ten, kto zabija swoją ofiarę podstępnie. Nasza argumentacja sprowadzała się do stwierdzenia, że pierwszy nalot na Wieluń nastąpił, zanim została wypowiedziana Polsce wojna. Z relacji świadków wynika, że bombardowanie Wielunia rozpoczęło się o godzinie 4:40. Tym samym Wieluń został zaatakowany o 5 minut wcześniej niż Westerplatte. Nie ulega wątpliwości, że w dzienniku bojowym lotników Luftwaffe data rozpoczęcia ataku została sfałszowana. W owym dzienniku ten moment ustalono bodajże na godzinę 5:20. W żadnej formie nie odpowiadało to stanowi faktycznemu. Mieliśmy dowody na to, że bombardowanie Wielunia nie miało żadnego uzasadnienia militarnego, albowiem w niemieckich archiwach znajdował się raport z bombardowania Wielunia, który sporządził major Luftwaffe o nazwisku Siegel. Pisał on: bombardując Wieluń, nie zauważyliśmy żadnego wroga. Sam zrzuciłem na rynek najcięższą z bomb, którymi dysponowaliśmy. Ostatecznie niemiecka prokuratura odmówiła ścigania żyjących uczestników ataku na Wieluń, powołując się na przedawnienie zbrodni wojennych. Prawda o Wieluniu nie mogła się przebić jeszcze w czasach PRL-u. Uznano to za konkurencję dla czci o obrońcach Westerplatte. Dopiero po 1989 roku oficjalnie przyznano, że to tutaj zaczęła się II wojna światowa. Bez wątpienia Wieluń jest taką pierwszą stacją tej Golgoty, która przetoczyła się, która przeszła przez teren Polski we wrześniu 1939 roku, a potem ta wojna lotnicza zatoczyła bardzo szerokie kręgi i dotarła właściwie do wszystkich frontów II wojny światowej, stanowiąc pewnego rodzaju stygmat tej wojny. Te ataki lotnicze w II wojnie światowej to jest ta nowość w stosunku do I wojny światowej. Ich groza i ich skutki to jest to, co zapisuje się w pamięci ludzkiej, ale początek był w moim przekonaniu w Wieluniu.